zbliżają się wybory. Jest pan kandydatem z Grudziądza, który co prawda z 15 miejsca, jest dosyć znany jednak ze względu na wieloletnią pracę w samorządzie w Radzie Miejskiej. Znaczy, szanowni państwo, ja zdecydowałem się kandydować do parlamentu, by przede wszystkim wesprzeć listę. No i chcę zrobić wszystko, aby Prawo i Sprawiedliwość odniosła sukces. Sukces ten ogólnokrajowy, ale ten też wyborczy w okręgu, ponieważ bardzo mi zależy, aby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło lepszy wynik niż 4 lata temu. Do tej pory mieliśmy 4 mandaty, teraz chciałbym, żeby było ich 6. No jeżeli wszystko się dobrze poukłada, to kto wie, czy dzięki mieszkańcom Grudziądza, dzięki poparciu, które otrzymywałem także w wyborach samorządowych, czy dzięki także poparciu mieszkańcom w okręgu, w różnych innych miejscach w naszym okręgu, no może i dla mnie przypaść ten jeden z mandatów. Zamierza pan tylko wesprzeć listę, czy będzie pan aktywnie punktował swoich konkurentów politycznych, czyli powiedzmy jako taką Platformę Obywatelską, która jest tutaj w czołówce, można powiedzieć, w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, na pewno będę bardzo zaangażowany w kampanię wyborczą i przede wszystkim będę wspierał listę, ale też wspierał samego siebie. No bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że gdzieś zabiegam o głosy na listę, a nie zabiegam o głosy dla siebie. W związku z tym już dzisiaj proszę mieszkańców Grudziądza, aby zagłosowali na Sławomira Szymańskiego, pozycja 15. Myślę, że z każdym dniem moje zaangażowanie w kampanię wyborczą będzie rosło i pojawią się też konkretne materiały promocyjne i ja staram się być aktywny. Jestem na wszystkich spotkaniach, na które jestem zapraszany. Staram się po prostu być wszędzie tam, gdzie być powinienem. No i oczywiście będę reagował na też pewne działania podejmowane przez Platformę Obywatelską, bo nie ma co ukrywać. Jest to główny nasz konkurent polityczny i robimy wszystko, aby Platformę Obywatelską odsunąć od władzy. Które tematy w pana kampanii zagoszczą tak trochę mocniej? Bo pan jako samorządowiec orientuje się tutaj, powiedzmy, w sprawach grudziąckich, chociaż nie tylko. Które rzeczy w trakcie właśnie tej pracy samorządowej na tyle wywarły na pana wrażenie, żeby właśnie podejmować te tematy w trakcie toczącej się tej kampanii? Ja nie ukrywam, że wiele problemów lokalnych trudno jest zrealizować. Potrzebne są zmiany w polskim prawie, w polskich przepisach, a więc by dokonać takich zmian potrzebne jest uczestnictwo w parlamencie, bycie w parlamencie, żeby pewne sprawy, które są bardzo potrzebne dla samorządowców, żeby ułatwiać. Między innymi tutaj na przykład dla mnie bardzo ważną kwestią jest chociażby ustawa o zamówieniach publicznych, która powinna być bardziej taka przyjazna samorządowcom, czy ustawa dotycząca planów zagospodarowania przestrzennego powinna ułatwiać szybkie zmiany w tych planach, aby inwestorzy, którzy pojawiają się, nie musieli zbyt długo czekać. Kwestie edukacyjne są dla mnie bardzo istotne i tutaj chciałbym wspierać, wsłuchać się w głos nauczycieli, wspierać ich w pewnych działaniach, a wiele tych działań w oświacie jest nieakceptowalnych i wymagają konkretnych zmian, ale jeszcze raz powtarzam, zmian takich, które wynikają z tego, co mówią sami nauczyciele, a więc ci, którzy są najniżej, są w tych poszczególnych szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkołach podstawowych, oni wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinny pójść zmiany, to oni są praktykami. My nie potrzebujemy teoretyków, którzy ciągle coś wymyślają, natomiast my potrzebujemy ludzi, którzy dokonają dobrych zmian dla polskiej edukacji. No tak, to są takie postulaty, powiedzmy, bardziej ogólne. Natomiast z doświadczenia wiem, że na spotkaniach i wyborców interesują, nawet jeżeli to są wybory ogólnopolskie, tematy lokalne, bezpośrednio ich dotyczące i, że tak powiem, takie, którymi na co dzień mają do czynienia, prawda? Czy są takie sprawy, które w ramach tych właśnie pana, tych ogólnych postulatów chciałby pan podejmować tutaj na rynku regionalnym? Znaczy, są rzeczy, które każdego samorządowca denerwują. Denerwują zwłaszcza w sytuacjach, kiedy czujemy się bezsilni. Kiedy na przykład
prawo nie jest egzekwowane. Ostatnio mamy sytuację dotyczącą chociażby mieszkańców ulicy Libelta, Żeromskiego, gdzie są wyroki sądów, sądów prawomocnych i pojawia się sytuacja, że prawo, że wyrok sądu nie jest wykonywany, między innymi, proszę zwrócić uwagę, przez prezydenta Grudziądza. W związku z tym to są rzeczy, które wymagają z jednej strony naszego wsparcia, ale jednocześnie takich naszych działań, które tym ludziom będą pomagać. Takich działań, które sprawią, że ci ludzie odczują, że ktoś ich wspiera, ktoś im pomaga i chce rozwiązywać ich problemy. I takie też rzeczy powinny trafić również do Sejmu, gdzie trzeba będzie w jakiś tam sposób wyegzekwować pewne rzeczy, czy wymusić na parlamencie pewne takie zmiany, które do takich sytuacji więcej nie doprowadzą. Jako właśnie parlamentarzysta, mając ustawowo pewne takie szersze kompetencje, możliwość dotarcia do wielu dokumentów, bo pan właśnie, jakie są takie sprawy, które chciałby pan właśnie w tej pracy parlamentarnej, w tym pierwszym roku, powiedzmy, jako poseł zrealizować, albo może są takie sprawy, które chciałby pan wspomóc, z którymi już teraz się pan spotkał, ale które no, przerastają, powiedzmy, w cudzysłowie, zwykłego samorządowca, niekoniecznie posła, tym bardziej posła na przykład koalicyjnego. Mam nadzieję, że rząd nie będzie składał się z ugrupowań koalicji. Mówię tutaj rządzącego. Tak, ale mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało pełnię władzy, będzie odpowiadało za rządy w naszym kraju i z tych rządów społeczeństwo będzie mogło partię polityczną konkretnie rozliczać. Natomiast, szanowni państwo, no, jest mnóstwo takich rzeczy, czasami można powiedzieć nawet bieżących. No, kwestia chociażby sześciolatków. Myślę, że o tej sprawie trzeba jeszcze raz na nowo podyskutować, jeszcze trzeba raz przyjrzeć się tej sytuacji i tak naprawdę wsłuchać się w głosy rodziców, czy w dalszym ciągu rodzice uważają, że to rozwiązanie, które zaproponowała Platforma Obywatelska, jest słuszne, bo ja osobiście uważam, że jest to błąd, że to rodzice powinni decydować, czy w wieku 6 lat, czy 7 lat będą wysyłali swoje dzieci do domu. W związku z tym to jest ta sprawa, która tak prędzej czy później wróci, więc takich spraw chociażby po ostatnich latach rządu Platformy Obywatelskiej jest to wiele więcej.